Kochani, witam Was serdecznie. Jakiś czas temu nagrałam film o tym, jak wyrobić paszport w Wielkiej Brytanii, a dzisiaj chciałabym Was przeprowadzić przez cały proces, a to dlatego, że właśnie jestem w trakcie wyrabiania sobie paszportu i chciałabym Wam pokazać krok po kroku, co należy zrobić. Jestem w Szkocji, w Glasgow i będę wyrabiać paszport w Edynburgu, tam jest nasz polski konsulat. Dostałam trochę pytań na ten temat. Co robić, jak coś tam się na stronie nie działa, albo jakie kroki następne podjąć. I teraz tak sobie pomyślałam, że to będzie doskonała okazja, żeby Wam właśnie pokazać, co robię od początku do końca. I teraz tak, ja wczoraj już zabukowałam sobie wizytę i już Wam pokazuję, jak to zrobić, bo jakbym tego wczoraj nie zrobiła, to dzisiaj bym nie była może do końca pewna, czy mówię prawdę, więc jestem tu przy komputerze, mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Wiem, że światło jest bardzo mocne z tyłu za mną, ale twarz widać. Dobra, zacznijmy od tego, że jeżeli nie wiemy, jaka jest strona internetowa naszego konsulatu, wystarczy w Google'ach wpisać, u mnie będzie w Szkocji, ok? Więc wiemy, że jest w Edynburgu, chociaż na przykład mogłabym napisać polski konsulat w Szkocji. Okay. I wtedy pojawia mi się Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu. I teraz tak, są tutaj dwa główne linki. Jeden jest właśnie Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu, a drugi link jest System Zdalnej Rejestracji, e-konsulat. I to by było nęcące, bo na przykład moglibyście usłyszeć od kogoś, że właśnie tam trzeba iść. Więc jeżeli ja nacisnę na ten e-konsulat, zrobię, żeby mi się otworzył w następnym linku. To słuchajcie, wczoraj też mi się pojawia się błąd. Okay? Nie znaleziono strony o podanym adresie. I teraz wydaje mi się, że to jest po prostu błąd tego, kto robił stronę internetową. Cały ten... O, patrzcie, zniknęło mi. Samo się prze... To musi być chyba jakiś timer ustawiony. Cała ta strona jest tak zrobiona, że ma się wrażenie, że nie robił tego webmaster. Ale to nic. Dobra, to co mi się tutaj teraz otworzyło, to byłoby, podejrzewam, to co teraz tworzę, czyli pierwszy Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu. Idę na ten link, ten mnie interesuje. Jestem na stronie głównej i chciałabym pójść wyrobić sobie paszport, więc czytam generalnie o co tutaj chodzi i jest napisane na samym początku, że obowiązuje system zapisów przez stronę e-konsulat, czyli tam, gdzie przyswoiliśmy, albo błąd. Nie zrażajmy się, bo ten link tutaj na pierwszej stronie działa, już działa. Ten tutaj przekierował nas na tą stronę, a ten tutaj prosto nas zabiera. I teraz tak, wpisz nazwę kraju i mimo, że Szkocja jest osobnym krajem niż Anglia, ale traktujemy tutaj wszystko jako Wielką Brytanię, czyli Wielka Brytania. Już na początku wpisywania pojawia mi się opcja, zaznaczam, wybieram Edynburg, chociaż tutaj widzę tak wszystko, słuchajcie, jak jesteście w Wielkiej Brytanii. Belfast, Edynburg, Londyn, wszystkie rodzaje paszportów, sprawy prawne, sprawy wizowe. Londyn, POSK, nie wiem, wyłącznie rodziny z dziećmi do lat 18, POSK, nie jestem pewna, z czego to jest skrót. Manchester, czyli trzy miasta i potem Londyn. Dobra. I teraz tak, ja wybieram Edynburg. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że do Szkocji pojawia mi się Edynburg, tak? Jeszcze raz zaznaczę, bo ważna sprawa, przy wyborze później miejsca do sprawy paszportowej nagle pojawia się Glasgow, ale nie wiem dlaczego. Biorąc pod uwagę, że tutaj nie było opcji Glasgow, I tu na stronie jest napisane, że chodzi o Edynburg, także nie daje się oszukać. Nie wiem dlaczego jest Glasgow, nie wiem co oni tam robią, ale nie ryzykuję, bo nie mam, wiecie, myślę sobie, nie mam czasu, chcę wyrobić paszport, nie chcę się błąkać tam z powrotem, tracić dnia, tracić czasu, może pieniędzy, dlatego idę tam, gdzie wiem, gdzie idę. No i słuchajcie, czytam dalej, prawda? Czytam, co jest napisane. W celu złożenia wniosku o wydanie paszportu należy w kolumnie po lewej stronie wybrać sprawy paszportowe, a następnie jako lokalizację wybrać Edynburg oraz wypełnić formularz rezerwacji terminu spotkania. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnym na następnej stronie. Widzicie, o co mi chodzi? Nie wiem, kto to pisał. Informujemy, że zarezerwowanie wizyty w sprawie prawnej w żadnym przypadku nie upoważnia do złożenia wniosku o wydanie paszportu.
No i słuchajcie, jak ja to tworzyłam na telefonie, to tej kolumny nie było widać i ja nie wiedziałam dlaczego, więc polecam włączenie tego, tej strony na komputerze, bo sporo osób wciąż narzeka, że nie może tego w ogóle rozszyfrować. I tak jak już wspomniałam na początku, strona nie jest zrobiona tak zwanej user friendly, nie jest zrobiona, nie wiem kto ją robił, ale nie jest user friendly, czyli nie jest łatwa w obsłudze do kogoś, kto nie wie gdzie ma iść. No, ale na komputerze widać tą kolumnę, więc widzę sprawy paszportowe, dobrze, wciskam. I tutaj jest taka strona, w której jest bardzo dużo informacji drobnym maczkiem i na pierwszy rzut oka myśli się sobie, nie chcę tego czytać. Ale dobra, robię szybki skan, albo zapoznaję się bardzo dokładnie. Napisane, jest tutaj link do tego, osoby, żeby... Jest tutaj link z takim opisem. Osoby umawiające się na spotkanie zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków paszportowych oraz wymaganych dokumentów zamieszczonymi na stronie. Jest napisane, uprzejmie prosimy o wnoszenie opłat konsularnych wyłącznie kartami płatniczymi. Nie wiem jeszcze, czy można płacić na miejscu, czy trzeba to zapłacić wcześniej. Ale słuchajcie, jestem ciągle na tej stronie. Te z informacjami otworzyłam w międzyczasie w nowym linku, to zaraz tam dojdziemy, ale jestem ciągle na tej stronie, gdzie są właśnie te sprawy paszportowe, tym drobnym maczkiem idę w dół. I na dole, i tu jest właśnie to, co nas interesuje. Tu na dole są takie dwa okienka. I jedno jest podpisane rodzaj usługi, a drugie chcę zarezerwować termin dla. I teraz tak, sprawy paszportowe zaznaczam jako pierwsze. Proszę, pojawia mi się środkowe okienko, proszę wybrać lokalizację. I tutaj właśnie, i tu się pojawia więcej opcji. Edynburg, Inverness, Aberdeen, Glasgow i Banff. Nie wiem gdzie jest Banff, ale czuję, że Szkocja, wszystko to. I słuchajcie, i teraz mogłoby mnie kusić, żeby pójść po Glasgow, ale nie wiem, bo nie jest napisane, chyba że nie znalazłam, po co są te miasta, bo póki co widzę, że wniosek paszportowy można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym na terenie Wielkiej Brytanii w Londynie, Belfaście, Edynburgu, Manchesterze lub Birmingham. No to nie wiem, po co są te opcje tutaj, może żeby odebrać paszport, może, ale wiedząc to wybieram Edynburg. Chcę zarezerwować termin dla. I tutaj się pojawia dla ilu osób. I ja teraz zaznaczam jednej osób. I zaznaczam, że jestem człowiekiem. I teraz pojawia mi się to typu takie, wiecie, standardowe. Wybierz wszystkie obrazy zawierające samoloty. Samolot. Weryfikuj. Dobrze. Pobierz terminy wizyty. Jest tutaj teraz taki przycisk. Pobierz terminy wizyty. I co się dzieje? Już wam mówię. Tu jest napisane, teraz na samym dole, chwilowo wszystkie udostępnione terminy zostały zarezerwowane. Prosimy spróbować umówić wizytę w terminie późniejszym. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, która może spowodować, że ten człowiek, który chce się umówić, po prostu zamknie to wszystko i pójdzie sobie. I teraz tak, na samym początku jest napisane, znaczy na samym początku, tu gdzie akurat mam ustawione, jest tutaj napisane, że nowe terminy spotkań udostępniane są każdego dnia roboczego rano o godzinie 9 oraz wieczorem o godzinie 20. Wizyty na następny tydzień, jest w nawiasie. Pojawiająca się informacja o treści brak terminów do dnia oznacza, że udostępnia... Nie jest tu napisane, do którego dnia. Znowu nieścisłość, jeśli chodzi o stronę. Oznacza, że udostępniona pula terminów została zarezerwowana. Wolne terminy pojawiają się również w przypadku odwołania wizyty w systemie e-konsulat przez osoby wcześniej umówione. I teraz słuchajcie. Właśnie to jest bardzo ważna informacja o 9 i o 20. O 9 rano pojawiają się terminy na następny dzień. A o 20 pojawiają się terminy na następny tydzień. I teraz tak, ktokolwiek to robi, nie wiem czy to jest system automatyczny, czy ktoś to włącza i wyłącza, ale to się nie zawsze pojawia o godzinie w punkt, nie zawsze. A jak ktoś jeszcze siedzi, jak dużo osób siedzi, to czasem potrafi się system zawiesić i faktycznie nie znajdziecie żadnego terminu,
A czasem jest tak, że pojawia się parę minut wcześniej, parę minut później, więc trzeba po prostu siedzieć i odświeżać stronę. I o tym kiedyś wspomniałam. I słuchajcie, tą właśnie tutaj stronę należy odświeżać do bólu. Po prostu przez kilka minut siedzieć i odświeżać i robić to samo. Czyli tutaj odśwież, tu mi się nic nie zmieni, bo jest 20 po 9. Słuchajcie, właśnie sobie zdałam sprawę, że jakbym się pospieszyła, to może udałoby mi się Wam pokazać, ale ja właśnie równo od 9 i o 20 robię coś. Słuchajcie, jest napisane... Aha, wodny samolot. Dobra, same samoloty są tutaj. Wodny samolot. No dobra, to mi się nie pojawi. Już jest 20 po 9, już jest za późno. Ale około 9, tak między za 5, a 5 po, bym normalnie siedziała i odświeżała. I po prostu polowała na ten termin. I słuchajcie, teraz dalej tak. Dalej, następna strona, jak już wybierzesz dla... jednej osób i pojawiają się terminy, pojawia się jeszcze jedno okienko z datą. W moim przypadku to była tylko jedna data, 29 marca, to jest następny tydzień. Pojawiła mi się tylko jedna data i ja tę datę od razu wybrałam, nie ma co się zastanawiać, nie ma wtedy co iść i sprawdzać w kalendarzu, tylko należy ją od razu wybrać, bo ona może zniknąć, tak? Jeżeli ktoś inny jest na tej samej stronie w tym samym czasie, może ją po prostu zgarnąć. Więc naciskasz na tą datę, która ci się pojawia. Jeżeli jest kilka, no to szybki wybór. I później pojawia ci się godzina. Wybierasz tą godzinę. Tam było kilka opcji w moim przypadku. Wybrałam, którą godzinę i przesuwa ci się do następnego, jakby na następnej stronie. Wypełniasz swoje dane. Tam imię, nazwisko, adres, PESEL. O, po PESEL musiałam biec szybko do dowodu osobistego, żeby zajrzeć. PESEL trzeba wpisać, adres, którym jesteście zameldowani teraz w tej chwili, no bo ja jestem tutaj, więc mój adres wpisałam tutaj. I co jeszcze? Numer telefonu. I trzeba tylko pozaznaczać tam, że przeczytaliście warunki i się zgadzacie. Zaznaczacie to wszystko, dajcie potwierdź i pojawia Wam się strona z potwierdzeniem umówionego spotkania. Dalej mówi Wam, że dokument potwierdzający spotkanie jest dostępny do pobrania, to należy pobrać, można go sobie wydrukować. Jeżeli dobrze pamiętam, jak miałam ten dokument, nikt na niego nawet nie popatrzył, ale oczywiście dobrze go mieć, bo może, a nuż ktoś go będzie sprawdzał. Także to jest taki dokument potwierdzający spotkanie, ale potrzebuje też wniosek o wydanie paszportu. I teraz tak, tam będzie odnośnik do tego, żeby ściągnąć, pobrać ten wniosek. I teraz sprawdźmy, co jest napisane na tych sprawach paszportowych, które otworzyłam wcześniej w osobnej karcie. Aha, jeszcze Wam powiedziałam, że po wizycie, po wybraniu terminu pojawia się taka opcja wyboru, jaki paszport chcemy. Oprócz tych danych pojawia się, jaki paszport chcemy. Czy to jest właśnie 10-letni, czy tymczasowy, czy 5-letni, czy ileś tam. Ja wybrałam swój 10-letni dla osoby dorosłej. Więc tak, jeszcze tylko jaki rodzaj paszportu tam się już potem wtedy wybiera. I tutaj jest na tej stronie takie, są informacje. Jest rozdzielona, jest podział kategorii po lewej stronie, czyli jeżeli na przykład ja potrzebuję dowiedzieć się, jak wyrobić paszport dla dziecka, no to klikam, ale to jest informacja ogólna. No dobrze, sprawdźmy, jak to jest dla osoby dorosłej. I tu się pojawiają pytania, których można rozwinąć i są odpowiedzi. Na przykład, gdzie załatwisz sprawę, jest to samo, co Wam wcześniej powiedziałam, że w dowolnym urzędzie konsularnym jest napisane, pamiętaj, że nowy paszport odbierzesz w tym samym urzędzie, w którym składasz wniosek. To jest istotna informacja, ale można kupić sobie kopertę taką zwrotną, specjalną na poczcie, napisać swój adres i wtedy złożyć tą kopertę razem ze swoim wnioskiem i oni wyślą ten paszport do domu. I tak zamierzam zrobić. I teraz tak, czy musisz składać dokumenty osobiście? Wniosek o wydanie paszportu musisz złożyć osobiście. Jak umówisz się na spotkanie? Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się za pomocą systemu e-konsular, czyli to, co właśnie zrobiliśmy. Co do zasady, nie ma możliwości umówienia wizyty paszportowej przez e-mail lub telefon. Co do zasady, nie ma możliwości. Nie wiem, kto to pisał. Kilka dni przed wizytą paszportową otrzymasz automatyczną wiadomość z adresu e-konsulat z przypomnieniem o zbliżającym się terminie. Będzie tam też link do samodzielnego odwołania wizyty, jeśli nie chcesz, nie możesz wziąć w niej udziału.
jakie dokumenty musisz złożyć. I teraz jest napisane tutaj właśnie wypełniony wniosek o wydanie przez konsula Rzeczypospolitej paszportu dla paszportu tymczasowego, który otrzymasz w konsulacie lub pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego. Dobrze, otwórzmy to w następnym linku. Kolorową fotografię. O, i tu jest ten wniosek, który wam wcześniej też pokazywałam. On kiedyś był taki, może nawet na miejscu tak wygląda, taki, zdaje się, potrójny, taki składany tak na trzy, taki mały, taki niski, ale szeroki, właśnie na trzy. To od wielu lat wygląda tak samo, ten sam wniosek o wydanie paszportu. Tam są twoje dane, wypełniasz kolorową fotografię, dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie. Jeśli twoje nazwisko zostało zmienione w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Jeśli nie masz numeru PESEL, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia. Jeśli nie masz numeru PESEL i zawarłeś związek małżeński, odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument ten muszą złożyć kobiety i mężczyźni bez względu na to, czy nastąpiła zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa. Pamiętaj, przy składaniu wniosku miej ze sobą obecnie posiadany paszport lub odpowiednio paszport tymczasowy, nawet jeśli jest on już nieważny. Okay. I dobra, ile zapłacisz? I tu jest... Opłata za wydanie paszportu wynosi, uwaga, 93 funty. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca o dokumentach paszportowych, utrata, bla bla bla... Jeżeli kupicie paszport i chcecie dostać nowy, ta opłata to wynosi 278 funtów. Opłaty przyjmowane są w kasie urzędu przy składaniu wniosku. Ok. Akceptowane formy płatności, gotówka, nie zgadza się, karty kredytowe i debetowe, czek tylko w wydziale konsularnym ambasady w Londynie. Dobra. Możesz skorzystać z 50% ulgi, jeśli jesteś uczniem lub studentem. Jesteś emerytem, jesteś rencistą, jesteś osobą niepełnosprawną, utrzymuje cię twój małżonek, przebywasz w domu pomocy społecznej, dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej, jesteś kombatantem lub inną osobą, do której stosuje się przepisy. Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia o karcie dużej rodziny posiadającym kartę dużej rodziny. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi w opłacie konsularnej, przedstaw w momencie składania wniosku do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi. Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli w dniu złożenia wniosku masz ukończone 70 lat, przebywasz w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem lub operacją. Dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem lub operacją. Twój paszport ma wadę techniczną. Pamiętaj, jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłat za paszport, weź ze sobą dokumenty. Dobra, zapłacisz mniej, jeśli złożysz wniosek o wydanie nowego paszportu przed upływem okresu ważności posiadanego paszportu w przypadku, kiedy zmieniły się twoje dane zamieszczone w paszporcie, np. imiona. W paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple. Aha, dobra. Jaki jest termin realizacji? Od 6 do 8 tygodni. Jak odbierzesz dokumenty? Jest napisane, że dokument trzeba odebrać osobiście, chyba że ma się utrudniony dojazd do tego miejsca. Wtedy właśnie można zrobić to za pomocą tej koperty. Trzeba to ustalić na wizycie, tam nie można tego zmienić później. Jeżeli chce, żeby to było wysłane do domu, trzeba to ustalić wtedy na miejscu. Ok, i słuchajcie, i teraz tak, jak przyniesiecie swój paszport, stary paszport, nawet jeżeli on jest wciąż jeszcze ważny, oni go zatrzymają na czas wyrabiania nowego paszportu i odeślą go wam wraz z nowym paszportem. Ten stary będzie anulowany, jeżeli wciąż był ważny, a ten nowy już będzie działał. Dobra, dalej jest najczęściej zadawane pytanie, jak się odwołać, jeżeli wam nie zgodzą się na wyrobienie paszportu. Szybko tylko chciałabym sprawdzić, ile kosztuje paszport dla dziecka do 5 lat. Ile zapłacisz? 30 funtów dla dziecka do 5 lat. Dla dziecka między 5 a 13 rokiem życia. 30 funtów. Paszport tymczasowy dla osoby pełnoletniej. Ile zapłacisz?
Paszport tymczasowy dla osoby pełnoletniej kosztuje 13 funtów, jeżeli potrzebujecie coś na ten dzień, czyli w trakcie, w którym czeka, w tym samym dniu. Czyli to jest na czas oczekiwania na nowy paszport. Jeżeli musicie jechać już zaraz, nie macie paszportu, tamten się wyrabia, ten normalny się wyrabia, a potrzebujecie na przykład już jutro jechać do Polski, to dadzą wam paszport tymczasowy na czas oczekiwania na nowy paszport i on kosztuje 13 funtów. A jeżeli potrzebujecie paszportu tymczasowego z jakiegoś innego celu niż natychmiastowy wyjazd, to on będzie kosztował 34 funty i zdaje się jest ważny przez. Tu jest więcej informacji na stronie, jeżeli będziecie potrzebować. Następnym krokiem jest zrobienie fotografii. I muszę zrobić sobie zdjęcie do paszportu. Z tym do was wrócę, bo będę nagrywać cały ten proces, jak się wyrabia paszport przez kilka dni. Pokażę wam też, jak się uda, mam nadzieję, jak wygląda ten konsulat. Nie wiem, czy bym miała okazję włączyć. Powiem wam tak, jeżeli mi się uda, to zrobię zdjęcie. Może, nie wiem, czy tam można mieć telefon w środku. Wydaje mi się, że nie. Możliwe, że nie będę miała okazji, żeby pokazać wam, jak wygląda w środku, ale pokażę wam z zewnątrz, jak wygląda. I jeszcze się będę do was odzywać, także tyle na razie, jak zacząć się za to zabierać. Wszystko jest napisane na stronie, no i pokażę wam, co dalej. Dobrze, ja już mam wniosek wydrukowany, chociaż słuchajcie, nawet nie musiałabym go drukować, bo on będzie w konsulacie po prostu tak wydrukowany. Także można sobie je tam wziąć, jeżeli ktoś nie ma drukarki i na przykład nie ma gdzie wydrukować. Także nie ma się co martwić. Ja drukarkę mam, więc sobie wydrukowałam. Wypełniam i biorę ze sobą albo po prostu wypełniam to na miejscu, nie ma problemu. I potrzebuję jeszcze zdjęcie, mam. Słuchajcie, jeśli chodzi o zdjęcie, to nie musicie tego wycinać, jeżeli to jest dla kogoś istotna sytuacja. Bo oni sobie tam na miejscu wydną. Także jak gdzieś na przykład idziecie do fotografa albo zamawiacie sami czy cokolwiek, to nie musicie się bawić wycinaniem. Możecie, ale nie musicie. To taka ciekawostka. No dobrze, zaraz jedziemy właśnie do Edynburga z moim wnioskiem o paszport. Pojechałam teraz szybko, bo zapomniałam w ostatniej chwili zupełnie. Wczoraj wieczorem sobie przypomniałam o właśnie tej kopercie, o której wam kiedyś mówiłam. Special delivery envelope i kiedyś kosztowała ona 5 funtów, teraz kosztuje 7,65 funtów za taką kopertę, ale przynajmniej nie będę musiała wyjechać tam po ten paszport. Także wystarczy tutaj wpisać swój adres i to już jest zapłacona koperta, taka specjalna na dokumenty, właśnie jeden dzień gwarantowane do dostarczenia, także do 500 gramów, do pół kilo. Daje się taką kopertę razem z wnioskiem i oni ten paszport potem nowy i stary wysyłają do domu. Także spieszę się, ale zimno dzisiaj. No to w drogę. Dziś nie ja prowadzę, więc mogę sobie odpocząć po drodze. Jestem teraz przed konsulatem polskim w Edynburgu. Tak wygląda, jest za mną. Peter gdzieś odjechał, bo widzę, że pan tutaj jest na posterunku. Było w środku tak, właściwie się zastanawiałam, czy nagrać to tutaj, czy później, ale skoro mam sekundę, to nagram. W środku nikt nie sprawdza, czy się ma wizytę, czy nie. Po prostu się wchodzi i tak się wchodzi. Tam są dwa pokoje. Po lewej stronie jest dział prawny, a po prawej są sprawy paszportowe.
Są takie, czyli dwa takie pokoje otwarte. Przez otwarte mam na myśli, że drzwi nie są zamknięte. I stoisz w kolejce, czyli jeden po drugim, zero prywatności. Pani jest oddzielona takim, siedzi w takim pokoiku za szybą. No i przyjmuje wnioski. Generalnie bardzo miła pani, poszło całkiem sprawnie. I właśnie jak przychodzą ludzie, to ustawiają się kolejce jak na poczcie właściwie. Także ani nikt nie sprawdza, ani nie ma gdzie usiąść, ani nie ma takiego osobnego miejsca, żeby pogadać, tylko wszyscy tak stoją i słuchają jeden za drugim. Dostałam potwierdzenie złożenia wniosku i teraz mam czekać około 5 tygodni. Mogę sobie sprawdzić na stronie, czy już jest gotowy, a jak już będzie gotowy, to mi wyślą do domu właśnie przez tą pocztę, przez tą kopertę. Dobra, idę szukać Petera, a jak mi się coś przypomni, jeszcze dogram w domu. Także tak to wyglądało. Oprócz tego, że strasznie jakoś tak trudno tutaj dojechać, jakoś skomplikowana jest ta droga, to poszło całkiem sprawnie. Zanim zapomnę, poszło całkiem sprawnie. Tym razem trochę zmieniłam zdanie na temat wyrabiania paszportu. Nie było tak źle. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. Mam nadzieję, że filmik był pomocny i Wam się podobał. Dajcie oczywiście kciuka w górę. Pamiętajcie o tym, że mam social media, możecie mnie tam śledzić na Instagramie, na Facebooku i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, pa! Kochani, jest! Właśnie zobaczyłam, że przyszedł przez drzwi, jeszcze go nie otwierałam. Przyszło mój paszport. Jest dzisiaj, słuchajcie, jest dzisiaj 27 kwietnia, a wizytę miałam 29 marca, czyli 4 tygodnie. Wczoraj minęły 4 tygodnie, odkąd tam byłam. Tyle czekałam na swój paszport i wielka chwila. Także tak jak mówię, to przeszło przez drzwi, po prostu było wsadzone przez drzwi. I teraz tak. Tu jest stary paszport, przedziurawiony. Te naklejki to nie oni zrobili, to było wcześniej z jakiegoś powodu, gdzieś tam mi tak to zrobili, nie pamiętam. I tu jest nowy paszport. Pierwsze wrażenia. Wow. Czad, podoba mi się. Zdjęcie, jak już mówiłam. Pokażę Wam, zasłonię swoje dane. O, zdjęcie jak zdjęcie. Podoba mi się. Dobra. Także nowy już paszport przyszedł. Zajęło to 4 tygodnie. Przyszedł stary i nowy. Już jest. Mała mi tam krzyczy, więc uciekam. Dzięki za oglądanie i pa! Aha, jeszcze słuchajcie. Jeszcze dodałam filmik, albo zaraz dodam, bo czekam wciąż na paszport. Brytyjski. Jak się wyrabia brytyjski paszport, więc zapraszam też tam, jeżeli jesteście ciekawi. Pa!